Wczoraj jadłem mech. Dobra, dawaj, bo ja mam kwadrat. Już, no ma 15 minut. Witajcie w kolejnym odcinku programu Fast Food. Dzisiaj pokażemy wam Nike Cortez oraz Reebok Classic. Witajcie, tak jak zapowiedział nas Dawid, dzisiaj pokazuję wam Nike Cortez oraz klasyczne Reeboki. Może zaczniemy od Nike'ów, Kuba. Widziałem jakiegoś gościa, na pewno w filmie, w telewizji, w tych butach. Pamiętasz, tak? Co to było? Co tak? To było za pracę? A jak myślisz, kto to mógł być? Czy ktoś wie? Czy ktoś może właśnie. Zrobimy zagadkę? Może na starcie zrobimy zagadkę? Dokładnie, mamy dla was konkurs, słuchajcie. W jakim filmie były wykorzystane te buty? Podpowiem, jest to film, który został stworzony przed 2000 rokiem. Jest to bardzo popularny film. Do zgadnięcia mamy właśnie takie okularki. Są to najnowsze okularki firmy Lukman. Firmy Kulman. Wyglądają one tak. Dokładnie. I są spoko. Okej, wiecie o co chodzi, okularki macie do zgarnięcia. Po prostu napiszcie. Piszcie maile, w jakim filmie były wykorzystane Nike Cortez. Wujek Google wam podpowie. A jak wam nie podpowie, to wszystko musicie mieć w głowie. Co do modelu Nike Cortez, jak widać, prezentują się one bardzo ciekawie. Widzimy akurat tutaj w tym przypadku czarno-pomarańczową kolorystykę. But jest czarny z pomarańczowym swooshem. Jak już wspominaliśmy w pierwszym odcinku, swoosh jest to właśnie ten znaczek. Dla przypomnienia jeszcze raz to powiem, czy raczej już powiedziałem. Buty te powstały w 1968 roku, na długo przed tym jak powstała sama firma, na długo przed tym jak Nike stała się firmą obuwniczą. I co można powiedzieć, no Nike scharakteryzowało te buty jako wytrzymała podeszwa z gąbki znajdującą się w środku wkładki. Firma Nike charakteryzuje te buty jako bardzo wytrzymała. Firma, co mówi, a mówi. Firma Nike wypowiada się o tych butach w następujący sposób. Tak. Podeszwa wykonana z gąbki ze znajdującą się w środku wkładką absorbującą uderzenia. Również chroni stawy. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. Warto dodać, że dotychczasowe buty na rynku były zupełnie przeciwieństwem Nike Cortez, dlatego też stały się one hitem. No powiedzmy sobie, nie tylko w Stanach, ale i na całym świecie, tak? Charakterystyczną rzeczą i myślę ciekawą jest to, że na przykład w mieście Los Angeles bardzo dużo osób można spotkać w tym obuwiu. Dlaczego? Plus do tego, a właśnie dlatego, że ludzie noszą tam spodnie Levi's, bluzę lub kurtkę Dickies i do tego obowiązkowo trzeba założyć właśnie te co jest te takim najeczki. Chyba uniformem z tamtych rejonów, tak. Jeszcze nie byłem w Stanach, ale może firma mnie kiedyś zasponsoruje i tu prośba do TV Lukman. Chcemy do Stanów. Chciałbym w następnym roku może jakieś, nie wiem, takie wakacje. Jakiś urlop może, coś takiego. Back in 1970, that. See what it was, see. Dickies, Levi's, Chuck Taylors. Jest to but bardzo lekki, bardzo wygodnie się go nosi. Miałem okazję mieć go na swojej stopie. Natomiast sam jeszcze nie użytkowałem tych butów na dłuższą metę. Natomiast tak jak trzymam go w ręku, to czuję, że jest on bardzo lekki. Podeszwa jest również wykonana z materiału nieobciążającego zbytnio całego tego buta. Co można powiedzieć, jest to podeszwa gumowa. Natomiast tutaj można sobie zauważyć ten pomarańczowy pasek, który tutaj widzimy. Jest to swojego rodzaju jakby taka pianka, coś w rodzaju, nie wiem, coś można powiedzieć tak jak w systemach, nie? Jak macie systemy w butach, to coś jest takiego w takim właśnie rodzaju. Mhm. Ma to na celu chronić piętę i środkową część stopy przed uszkodzeniami, przed nadmiernym przeciążaniem się podczas dawania kroków, tak? Wiadomo, jak ktoś waży 100 kilo czy coś, to prawda, no nie jest to tak samo jak w moim przypadku, gdzie jest ta waga dużo lżejsza. Są tak. To smukłe buty jak najbardziej, prawda? Tak, są to jak najbardziej smukłe buty, bardzo wygodne. Tutaj mamy widać na czubach, prawda, z zamszu. Takie wykończenia? Takie wykończenia, mhm. które również wspomagają to, że ten wspomagają to, które również dają temu obuwiu to, że nie zniszczy się ono zbyt szybko. Jeżeli ktoś ma za długie palce,
to może chodzić właśnie w tych butach. Śmiało schowacie sobie paluszki tutaj pod zamszem. Początki marki Reebok sięgają lat 20. Czyli dość dawno, jest to dość, przepraszam, nie akurat ten model, ale chodzi o firmę, jest to dość stara firma z dużym doświadczeniem. Jest to firma, tak jak widzimy tutaj, może pokażę bliżej, flagę mamy, nie muszę mówić skąd mamy buciki. No raczej Polaczki tego nie wymyślą, Koreańczycy też nie. Mamy dzisiaj tutaj model, o firmie już trochę wspomniałem, prawda, firma powstała, tak jak mówiłem, na początku lat 20. XX wieku. Ale takie pierwsze odsłony Reeboka były dopiero w latach 50. Słuchajcie, model dzisiaj mamy Reebok Classic Nylon. Dlaczego nylon? Bo właśnie mamy tutaj nylonowe elementy, tak jak mówiłem wcześniej. Słuchajcie, ten model powstał dokładnie 30 lat temu. Aż trudno uwierzyć, że 30 lat temu robili takie fajne buty. Prawda? Ja osobiście nie wierzę. Ja też osobiście w to nie wierzę, ale jestem bardzo ciekaw, jak wyglądał koleś w takim oldschoolowym dresie z lat 80., prawda? I właśnie w takich riboczkach. W takich właśnie riboczkach, albo w takich najeczkach, tak? Dokładnie. Słuchajcie, jest to but do wszystkiego. Mogę skromnie się przyznać, że jest to but z mojej kolekcji. Jest to mój ulubiony but, w którym chyba chodzę codziennie. Jeżeli nie chodzę codziennie, to znaczy, że są w praniu, a jeżeli nie są w praniu, to zawsze ich używam. Chodzę w nich nawet do sklepu i chodzę w nich po prostu wszędzie. Są mega wygodne. Są naprawdę bardzo solidne te buty. Co do ceny tych butów, słuchajcie. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że buty te ciężko jest dostać w Polsce. Możemy sobie szukać tego na eBayu, na pewno znajdziemy. Znajdziemy na pewno dużo używek tych butów, prawda? Niestety u nas jednak w Polsce nie spotkałem się jeszcze w żadnym chyba sklepie internetowym, żebyśmy mogli dostać akurat ten model, który nazywa się Reebok Classic Later, prawda? Later, czyli skóra, aczkolwiek nie mamy tutaj elementów skórzanych, ale w innych wersjach są dostępne jak najbardziej skórzane wersje tego buta. Kolejną już chyba ostatnią ciekawostką, którą wam dzisiaj przedstawię, nie będę was zanudzał, prawda? Każdy widzi, jak te buty wyglądają, każdy może sobie je zobaczyć, tak? Ogólnie są one dostępne. Okej, Kuba, w skali od 1 do 10, ile dajesz tym bucikom? Ja daję tym bucikom, akurat temu modelowi i tej kolorystyce daję 9. Wysoko? Bardzo wysoko, tak. Co mogę jeszcze dodać? Taką ciekawostką, którą chciałem powiedzieć, jest to, że 40 lat po powstaniu tego buta, tak? Czyli powstał on w 68, czyli można sobie dodać plus 40. Dokładnie. Pewien maratończyk ze Stanów nazwał te buty najwygodniejszym obuwiem do biegania na świecie. I to też jakby dało sławę, tak? Bo no, były to buty do biegania i skoro taka osoba powiedziała po prostu, że biega się w tych butach za się, więc to znaczy, że właśnie tak się biega. Cena waha się w granicach 250-300 zł. Zależy jeszcze od kolorystyki, tak? I od tego, jak często są dostępne te buty w asortymencie. Można sobie szukać na Allegro również, jak zresztą wszystkiego. Natomiast może znajdziecie. Może znajdziecie, może akurat może nie tą kolorystykę, tak, ale tych kolorków też jest dużo, dlatego ogólnie polecam te buty ja osobiście. Jeszcze na koniec o tych riboczkach coś wam powiem. But pracował na swoją sławę aż 3 dekady, przetrwał do dziś. But ma 30 lat i naprawdę ja jestem pod dużym wrażeniem, że ten but tyle utrzymał się na rynku. Jest bardzo popularny, ten model akurat buta jest bardzo popularny w Stanach oraz w Anglii, a dokładniej w południowej części Wielkiej Brytanii. Tak samo jak w Stanach, tak samo i w Anglii mamy naprawdę duży wybór butów, na pewno większy niż w Polsce. Miejmy nadzieję, że kiedyś w dalekiej przyszłości będziemy widzieć więcej ludzi na ulicy w takich właśnie butach, Reebokach, w Cortezach, prawda? Słuchajcie, polecam wam tego buta, chociażby dlatego, że jest mega wytrzymały. Jeżeli śledziliście pierwszy odcinek, w którym mówiliśmy o Pumach Sweat, tak? Tak. Ten but jest równie bardzo wytrzymały jak te Pumy. Polecam go serdecznie. A ile ty mu dajesz w skali 1 do 10? Szczerze, osobiście tak. Daję mu pełną dychę. Pełną dychę. A które lepsze są dla ciebie? Oczywiście dla mnie są lepsze Reeboki, Reeboki, prawda? Tak. Nie będę się kłócił dlaczego. Wiadomo, każdy but ma swoje wady i zalety i każdy ma swój styl i swój typ, prawda? Są to buty bardzo wygodne. Myślę, że dorównują, jeżeli chodzi o wygodę, jak najbardziej tym oto Nike'om Cortez. Na pewno nie są tak bardzo smukłe, są może takie bardziej, wyglądają bardziej solidnie na pewno, bo mamy tutaj oszycia, nigdzie nie wychodzi nam klej. Podeszwa jest sztywna, jak widzimy, bardzo sztywna.
Kortezach mamy troszkę bardziej taką elastyczną tą podeszwę. Delikatnie bardziej jest elastyczna. Słuchajcie, jest to but do wszystkiego, naprawdę polecam do wszystkiego, szczególnie polecam, jeżeli ktoś chodzi dużo, robi dużo kilometrów właśnie na swoich stopach. Na pewno nie spoci wam się noga w tych butach, jestem w stanie to zagwarantować. Są bardzo wygodne, bardzo przewiewne. I chyba na tym skończymy odcinek. Na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy was bardzo serdecznie na następny. Słuchajcie, piszcie w komentarch, które wam się bardziej podobają. I piszcie w jakim filmie właśnie zostały wykorzystane ten rodzaj butów. Do wygrania przypominam okularki TV Lookman. Dobrze, że nie powiedziałeś, że do wygrania są buty. No, ja będę przyznawał nagrodę, więc gdyby były buty do wygrania, to sam bym nie wygrał pewnie. O to chodzi. Okej, trzymajcie się serdecznie i widzimy się w następnym odcinku programu. Fast food. Siema. Dobra, dawaj nawet. No. Ty zaczynasz, może patrzę na spektakl. A co ja mam powiedzieć? Witajcie w kolejnym odcinku Fast Food. No, programu dobra, Fast dobra, Food. Dobra. To co, idziemy? Tak. 3, 4. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj mamy dwie pary nieprzeciętnych butów. Ciekawych bardzo butów. Takich właśnie butów. Takich właśnie oto dużo butów ciekawych. Zagłos.